Witam Państwa bardzo serdecznie, Anna Mandrela, kanał Ręgraf. Jak zwykle zachęcam do tego, żeby pozostawić nam komentarz, żeby subskrybować, kliknąć kciuki w górę. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz Jakub Wawrzyn, redaktor naczelny czasopisma Zawsze Wierni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Trwa synod biskupów, który budzi liczne kontrowersje. Mieliśmy do czynienia z mszą w Stanach Zjednoczonych, tak zwaną mszą szamańską, więc takie różne głosy do nas dochodzą, ale co tak naprawdę znajduje się w dokumentach związanych z tym synodem? To jest rzeczywiście bardzo ciekawe wydarzenie i co więcej, mam wrażenie, że od tej strony takiej merytorycznej ciągle niezbadane. Mamy pewne konkretne dokumenty wydane przez Watykan, przez różne dykasterie, dokument przygotowawczy oraz Vademecum, tego, w jaki sposób ten etap diecezjalny całego tego synodu należałoby przeprowadzić. I możemy zadać sobie pytanie, jaki jest cel tych dokumentów, dla kogo one zostały napisane, przez kogo one zostały napisane. I praktycznie po takiej pobieżnej lekturze chociażby tego Vademecum nie sposób dopatrzyć się tam jakichkolwiek, co tu dużo mówić, ale katolickich intencji w tworzeniu tego dokumentu, czy w wizji tego wydarzenia, którym jest ów synod o synodalności. Tak moglibyśmy pokrótce powiedzieć. Tło jest niezbyt korzystne dla tego całego dokumentu. Arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział w Poznaniu, że wszyscy ochrzczeni winni w tym synodzie uczestniczyć, bez prawdziwego uczestnictwa całego ludu Bożego mówienie o komunii będzie tylko pobożnym życzeniem, na czym ma polegać to uczestnictwo całego ludu Bożego, który tutaj chyba też jest różnie interpretowany. I czy to znaczy, że księża z Bractwa Świętego Piusa X również będą mogli uczestniczyć w tym? To prawda. Czytając ten dokument, dodajmy, który jest taką praktyczną wskazówką, zwłaszcza na ten pierwszy etap synodu. Cały synod ma być podzielony na takie trzy fazy. Ta pierwsza faza to jest faza diecezjalna, druga faza to jest faza kontynentalna, jeśli można tak powiedzieć, i trzecia, końcowa w 2023 roku to będzie taka faza światowa, która będzie podsumowaniem tych prac na tych niższych szczeblach. I tak naprawdę ten pierwszy etap ma polegać na tym, aby wsłuchiwać się w głos ludu Bożego, jak to słusznie już pani doktor zauważyła. Tylko że ten lud Boży nawet w samym dokumencie na najróżniejsze sposoby jest definiowany. W pewnej części dokumentu można odnieść wrażenie, że chodzi tutaj o katolików. Później pojęcie to rozszerzane jest już na wszystkich ochrzczonych, ale pojawiają się tam także takie odniesienia, które pod tą samą nazwą lud Boży rozumieją już zupełnie szeroko wszystkich ludzi. I ci ludzie z tych najróżniejszych grup mają być teraz wysłuchiwani na etapach decyzjalnych przez biskupów, ordynariuszy, ich zastępców, osoby delegowane, gdyż intencją twórców tego synodu jest wsłuchiwanie się w wolę, czy tam w głos Ducha Świętego, głos Boży, wypowiadane za pośrednictwem tych wszystkich ludzi, niezależnie de facto od tego, czy są katolikami, czy nie. I mamy tutaj zatem taką dosyć nietypową sytuację, w której takim praktycznie organem już tutaj ustawodawczym, prawodawczym dla Kościoła, wyznaczającym pewien rytm Kościoła, krok Kościoła, mają być wszyscy ludzie i niekoniecznie już hierarchia. Bo też jak mantra w tym dokumencie pojawia się wezwanie do wspólnego podróżowania, do zdążania bez takiego jasnego nakreślenia, nawet celu. Owszem, dla sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że kilka razy pojawia się tam odniesienie do Królestwa Bożego, Ale co też tak naprawdę autorzy owego Vademecum, jak też ten synod prowadzić, mieli na myśli, trudno wydedukować na podstawie lektury samego dokumentu. Jest to wszystko po prostu mętne. To są ciągle te same zdania praktycznie powtarzane, na różne sposoby odmieniane, które podkreślają to, że Kościół właściwie nie tyle ma się stać synodalny, co on już ma być synodalny, już ma na tym synodzie postępować właśnie w tym antyhierarchicznym już duchu. Z pominięciem autorytetu, jaki Pan Jezus, założyciel Kościoła, przekazał biskupom. Biskupi teraz w tym synodzie mają za zadanie zasadniczo czuwać tylko nad wysłuchiwaniem ludzi z najróżniejszych grup społecznych, z najróżniejszych części Kościoła. Jest tam kilka razy kładziony nacisk na to, aby w sposób szczególny dać wypowiedzieć się ludziom najbardziej zmarginalizowanym. Stąd tutaj to pytanie, czy kapłani Bractwa, czy tradycja katolicka ma prawo się wypowiedzieć, jest jak najbardziej zasadne, gdyż biskupi zachęcani są do tego, aby zapraszać na te rozmowy wszystkich przedstawicieli grup, cokolwiek tutaj twórca tego dokumentu miał na myśli. Więc tylko pytanie, czy dla głosu prawdziwie katolickiego znajdzie się miejsce. Jedno ze zdań owego Vademecum sugerowałoby, że i na taki koncept, na taki plan przygotowano już zawczasu pewien bezpiecznik. Otóż pojawia się tam takie stwierdzenie, tutaj z pamięci teraz mówię, nie cytuję wprost, że w tych obradach, czy tam w tym słuchiwaniu, czy w tym wspólnym podróżowaniu, którym ma być ten synod, wypowiadać mają się wszyscy, którzy tą drogą synodalną chcą iść, czy z nią się zgadzają, parafrazując nieco. Sens jest mniej więcej właśnie taki. Więc jakiś jawny opór do takiego skrajnego nowinkarstwa, trzymanie się pewnego tradycyjnego modelu, ale nie ze względu na jakiś sentymentalizm, tylko na dogmaty wiary katolickiej. Hierarchiczność Kościoła jest rzeczą, która została przez Sobór Trydencki zdefiniowana i obłożona kanonami, anatemami dla tych wszystkich, którzy by tę prawdę podważali. Zatem to pytanie, w jaki sposób to się wszystko rozwinie, w jaki sposób w różnych diecezjach, w różnych częściach świata owe wskazówki dokumentu przygotowawczego i wprost wskazówki Vademecum dla biskupów organizujących ten synod, będą przestrzegane. Czyli z jednej strony mówi się o słuchaniu ludu, a z drugiej strony, jeśli jest głos ludu, który chciałby mieć mszę trydencką w swojej parafii, to taki głos nie jest słuchany, jak mieliśmy na przykład do czynienia z tym motu proprio, które w lipcu weszło w życie. To jest taka sprzeczność w obszarze kilku dokumentów wydanych przez Watykan w krótkim czasie. My wiemy, że prace nad tym synodem trwały przecież o wiele dłużej, rozpoczęły się o wiele wcześniej. Ten dokument w znaczny sposób ograniczający możliwość odprawiania mszy świętej wszechczasów przez kapłanów został w międzyczasie niejako, w toku prac nad owym dokumentem, nad owym synodem wprowadzony. Widzimy tutaj zatem taką skrajną sprzeczność, ale powiedzmy sobie szczerze, że w ostatnich latach raczej przywykliśmy do tego, że nie możemy oczekiwać konsekwencji wewnętrznej, nawet niestety czasami w spójności, w dokumentach, które były nam serwowane niestety ze Stolicy Apostolskiej. Nie da się tego logicznie pogodzić, tych dwóch dokumentów. Jednego, które nawołuje do wsłuchiwania się w głos wszystkich, na przykład takich niewiast, które chciałyby zostać teraz kapłanami. Bo my wiemy, że już takie tendencje wprost na tym synodzie mają dojść do głosu. Takich środowisk jest już bowiem całkiem sporo, zwłaszcza w kościele niemieckim. Z drugiej strony pytanie, na ile głos katolików, tradycyjnych po prostu katolików, zostanie tutaj uwzględniony, wysłuchany. To jest sprawa, którą niewątpliwie musimy bardzo bacznie obserwować i korzystać niejako tutaj z tego całego instrumentarium, które zostało dane, i myślę, że każdy biskup, którego zadaniem jest na terenie własnej diecezji wsłuchiwanie się w głos niewierzących, w głos ateistów, w głos najróżniejszych grup religijnych i wyznań, bo to jest tam wprost w tym dokumencie, konsekwentnie musiałby wysłuchać także chociażby głosu kapłanów Bractwa Świętego Piusa X, którzy na terenie jego diecezji stacjonują i czują się jak najbardziej członkami Kościoła katolickiego. Czy tak będzie, to się okaże. Czy ten synod jest zdaniem księdza kontynuacją tego, co zaczęło się na II Soborze Watykańskim? Bo niektórzy twierdzą, że na II Soborze Watykańskim to właściwie nic takiego wielkiego się nie wydarzyło i teraz dopiero ten synod, czy poprzedni amazoński, że teraz dopiero zaczyna się rewolucja w Kościele. Cały ten proces synodalny, ta synodalizacja Kościoła, czyli tak naprawdę demokratyzację, bo to jest chyba takie najbliższe określenie, które by tłumaczyło nam, czym jest synod, rozpoczęła się rzeczywiście po Soborze. W 2015 roku świętowaliśmy bodajże 50-lecie rozpoczęcia owej drogi synodalnej, czyli takiej stałej pracy zgromadzeń biskupów w różnych częściach świata. Powstawały konferencje episkopatów w różnych częściach świata, których zadaniem było obradowanie, załatwianie tych bieżących spraw duszpasterskich, administracyjnych gdzieś tam w skali jakiejś większej prowincji kościelnej. Nie jest to zatem nic nowego. Przez 50 lat skutecznie przygotowywano grunt, przygotowywano tak naprawdę pewne instrumenty, pewne narzędzia, tylko że w ciągu tych 50 poprzednich lat te synody nie miały tak radykalnej wymowy jak ostatnie synody z czasów już pontyfikatu papieża Franciszka, na których to niestety bardzo konsekwentnie przemycano wprost wywrotowe idee. Jak właśnie kapłaństwo kobiet, jak tolerancja związków niesakramentalnych, komunia dla rozwiedzionych i tak dalej, mamy tutaj, możemy odnieść wrażenie, że tak naprawdę ktoś testuje, na ile można sobie w danym momencie pozwolić. Jeżeli reakcja jest zbyt jednoznaczna ze strony całego Kościoła, no to wtedy się wycofujemy kilka kroków, po czym znowu rzucamy tutaj takie idee, jak chociażby przy tym synodzie o synodalności, którego gdzieś tam kluczową ideą, moim zdaniem, jest właśnie zmiana, ostateczna zmiana ustroju Kościoła z hierarchicznego na demokratyczny, zbliżony de facto do ustrojów kościołów ewangelickich, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-luterańskiego. Tamte grupy religijne, kościoły, ale w cudzysłowie, właśnie na takiej zasadzie takich powszechnych referendów, powszechnych gdzieś tam zbiorów, wypowiedzi w taki sposób demokratyczny konstytuują całe swoje istnienie. Tutaj dodajmy, że na ten synod również są zaproszeni protestanci, przedstawiciele innych religii. Jaka ma być ich rola na tym synodzie? No, dokument mówi dość jednoznacznie, wspólne podróżowanie, dokądkolwiek by to miało być. To jest bardzo zaskakujące, bo tam pojawia się ten termin powielokroć, nie liczyłem ile, ale to kilkanaście razy jak nic. I tutaj chodzi o to, autorom tego dokumentu, żeby wsłuchać się w głos Ducha Świętego w XXI wieku. Czyli ich rolą, według twórców tego dokumentu, czy całego synodu, jest wsłuchanie się w nowy, w domyśle, głos Ducha Świętego, adekwatny do sytuacji na świecie, nawet jeżeli sprzeczny jest, co tu dużo mówić, z nauczaniem 2000 lat Kościoła katolickiego. To są wszystko bardzo jawnie absurdalne tezy i założenia. To jest, moim zdaniem, zaskakujące, że do tej pory nie słyszymy jakiegoś takiego wyraźnego sprzeciwu czy zaniepokojenia ze strony biskupów odnośnie tych tez zawartych chociażby w samym dokumencie, w samym Wademekum. Wiemy, że nie jest to żaden gdzieś tam wiążący dokument, ale wiemy także, jaka jest polityka, powiedzmy, podczas ostatniego pontyfikatu. Najwięcej treści takich miarodajnych dla pewnej linii, załóżmy politycznej, pojawiały się nie w dokumentach, tylko na takich nieoficjalnych spotkaniach, w nieoficjalnych wywiadach papieskich, także które często nie były nawet prostowane już, jeżeli padły tam sformułowania co najmniej skandaliczne, czy stawiające tę wypowiedź pod wielkim znakiem zapytania. Także to wszystko, moim zdaniem, jest jednoznacznie pełne zamętu, takiego wewnętrznego zamętu i dążenia do zamętu też zewnętrznego. Czy pojawiają się też głosy o kolejnych próbach zmiany liturgii? Tak, dosyć wyraźnie. Jest to, moim zdaniem, tak naprawdę konsekwencja całej tej reformy liturgicznej z lat 60., 70. Otóż synodowi chodzi o to, żeby Kościół był dopasowany teraz do obszaru, w którym działa, w którym się znajduje. Stąd ta próba z synodem amazońskim, tak? Że tam zezwolono na specyficzną liturgię przeznaczoną dla tego jednego obszaru w kościele na całym świecie, Amazonii. Założeniem jest dostosowanie się do człowieka w jego miejscu, tam gdzie on żyje. No i ktoś sobie wymyślił, że ludzie żyjący w różnych częściach świata to praktycznie są ludzie należący do innych gatunków, z innych galaktyk i kierują się zupełnie innymi zasadami i pochwala się, zachęca się do takiej regionalnej różnorodności. Takie założenie miał już i twórca tej nowej liturgii, którą obserwujemy w kościołach, która gdzieś jest przecież cały czas odprawiana od ponad 50 lat, arcybiskup Annibale Bunini, który w 1974 roku w jednym z oficjalnych dokumentów Kongregacji do Spraw Rytów, bodajże, jeśli bym się mylił, proszę mi wybaczyć, napisał wprost, że reforma z lat 69-70, tu z pamięci teraz cytuję, była tylko taką przejściową fazą i że głównym jej zamierzeniem było, rzecz jasna, stworzenie rytu ekumenicznego i że tutaj Kościół katolicki miał się okazać tylko i wyłącznie taką awangardą i przykładem dobrym dla innych wspólnot chrześcijańskich. I najbardziej niepokojące jest tutaj to stwierdzenie o tym, że ta liturgia miała być tylko przejściowa. Do czego właśnie? Do takiego już zupełnego rozbicia w duchu właśnie tego synodu amazońskiego. Czy być może zaraz Kościół niemiecki stwierdzi, że też potrzebuje dziś zupełnie własnej liturgii pasującej do mentalności Niemców w XXI wieku. Wczoraj w Chorzowie mieliśmy okazję wysłuchać księdza wykładu o błogosławionej Marcelinie Darowskiej i tutaj to, co ksiądz mówi, mi się skojarzyło z fragmentem tego wykładu, ponieważ u niej właśnie była taka koncepcja, że trzeba stanąć wobec prawdy, wobec Boga i to jest wiara, prawda wobec siebie to pokora i prawda wobec bliźniego to sprawiedliwość. I czy to nie jest tak, że te wszystkie dzisiejsze problemy biorą się z tego, że błędnie rozumiemy i Boga, i człowieka? Niewątpliwie, tak, bo bez zrozumienia Boga nie jesteśmy w stanie zrozumieć człowieka. Od tego powinniśmy zacząć. Cały ten dokument, bo to jeszcze chcielibyśmy nawiązać do tego dokumentu, jest taki zupełnie horyzontalny. On się tam Panem Bogiem za bardzo nie przejmuje. W samym dokumencie imię Jezusa Chrystusa pojawia się 5 razy, z czego 3 razy to są cytaty z dokumentów jednej komisji. Prawdopodobnie jakby go wcale nie było, to wydźwięk by się nie zmienił. My mamy tendencję w ostatnich czasach do szukania tylko i wyłącznie gdzieś tam odpowiedzi na nasze jakieś ludzkie bolączki. To jest coś niespotykanego w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa, gdzie na pierwszym miejscu był Pan Bóg, ofiara uwielbienia, dziękczynienia, potem przebłagania, prośby. Natomiast ten dokument, jaki współczesny człowiek, skupia się tylko i wyłącznie na swoich doczesnych problemach. Zamiast bać się Pana Boga w zrozumieniu takiej świętej bojaźni, nie jakiegoś lęku niewolniczego, jak to rozróżnia święty Tomasz bardzo wyraźnie, to człowiek zaczął się teraz bać raczej drugiego człowieka, śmierci. Wszystko sprowadza do tego wymiaru tutaj doczesnego. I dlatego nie może poznać prawdy o sobie, bo człowiek nie jest stworzony tylko dla tego wymiaru doczesnego. Wraz z rozpoczęciem naszego istnienia ono się nigdy nie skończy. Nasza dusza jest nieśmiertelna. Po naszej śmierci będzie albo wiecznie szczęśliwa, albo będzie potępiona. Po zmartwychwstaniu my całości jako ludzie. Także mamy tutaj taki potworny problem zawężenia, nawet w kręgach teologicznych, całej debaty na temat wszystkich właśnie problemów, bolączek do tego wymiaru tu i teraz, do moich relacji z innymi, do tego, jak ja się czuję, do tego, czego mi brakuje, do tego, czego brakuje gdzieś tam planecie, czego brakuje gospodarce i tak dalej, i tak dalej. Pan Bóg nie odgrywa tutaj roli żadnej. Żadnej, absolutnie żadnej. I to widać też niestety w tym dokumencie. Tu nie chodzi o to, żeby teraz oddać cześć Panu Bogu, żeby wsłuchać się w głos ludu, żeby lepiej czcić Pana Boga? Nie. To nie pojawia się w tym Vademecum. Tutaj chodzi o to, żeby nam się dobrze żyło, żeby Kościół odpowiadał potrzebom, zwłaszcza tych ludzi z marginesu. Cokolwiek by się pod tym terminem kryło. Można przypuszczać, że chodzi tutaj o najróżniejszych wykluczonych, tych wszystkich, no co tu dużo mówić, przedstawicieli najróżniejszych dewiacji i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj mowy o Panu Bogu, nie ma dzisiaj w ogóle mowy o Panu Bogu, rzadko słyszymy o Panu Bogu w kazaniach. Proszę zwrócić na to uwagę. Podaje się ludziom recepty, jak być szczęśliwymi tu i teraz z pominięciem Pana Boga. No. I tutaj akurat matka Marcelina Darowska w swoim wielkim dziele wychowawczym, zakładając Niepokalanki, zakładając szkoły, których Niepokalanki pracowały, doskonale wiedziała, że ona może wychować człowieka tylko jeżeli zaszczepi mu ten właściwy stosunek do Pana Boga jako stwórcy, jako celu i początku każdego człowieka i z tego dopiero może wyjść ta prawidłowa relacja do drugiego człowieka, do siebie samego. No, to jest zupełnie inna optyka niż ta, którą proponuje nam synod o synodalności. Co zatem mają robić katolicy, którzy dostrzegają te problemy i kryzys Kościoła i to, co się dzieje obecnie na synodzie? Jaka powinna być ich reakcja? Jeśli, no tutaj udzieliłbym dwóch odpowiedzi. Powiedzmy, mamy tutaj do czynienia z dwoma zagadnieniami, z dwoma problemami. Jeśli chodzi o ten całościowy kryzys Kościoła, to odpowiedź jest prosta. Nam wystarczy otworzyć katechizmy katolickie, które mówią głosem świętych 2000 lat. Tak się składa, że niestety te katechizmy katolickie sprzed 1965 roku, czyli sprzed zakończenia II Soboru Watykańskiego, mówią coś zupełnie innego niż te po II Soborze Watykańskim i przez to nieufność wielu katolików, którzy myślą, że nauczanie Kościoła może się zmienić tak jak mody w ubiorach i tak dalej. No tak nie jest, więc to jest pierwsza odpowiedź. My wszystko mamy. My mamy odpowiedź zawartą właśnie tam, w nauczaniu papieży, w nauczaniu katechizmów. To jest dla każdego dostępne. Dzisiaj wystarczy otworzyć jakąkolwiek przeglądarkę internetową i większość tych pozycji znajdziemy nawet już dostępne online. Tu nie trzeba się wysilać. Jeśli chodzi zaś o ten synod, to zdaje się, że nie wiem, czy na to moi przełożeni, natomiast ja bym się tutaj odwołał do tego, czego chcą sami organizatorzy synodu. Otóż oni chcą zbierać wypowiedzi ludzi. Zatem zadaniem katolików, szczerze kochających Kościół, widzących, że coś jest nie tak, jest wyrażanie gdzieś tam swojego zaniepokojenia. Zadaniem biskupów jest przysłuchiwać wszystkich diecezjan, powiedzmy, to korzystajmy z tej okazji. Korzystajmy z tej okazji, żeby nie stworzyć wrażenia, że katolicy zgadzają się na pewne rewolucyjne zmiany. Owszem, to jest metoda przeciwnika, to on tutaj dyktuje troszeczkę warunki, ale w tym wypadku jest to godziwe. Nie ma tutaj nic sprzecznego z moralnością katolicką. Jeżeli chcą pytać, to my odpowiadajmy. A czego się możemy po tym całym synodzie spodziewać? Tak mówimy, że będą jakieś tutaj być może zmiany w liturgii, czy coś jeszcze konkretnego może ostatecznie się zmienić? To jest pytanie, na które ciężko udzielić odpowiedzi. Ja przypuszczam, że można po pierwsze rozróżnić na to, czego spodziewają się twórcy tego synodu i na to, co i tak będzie. Na to, co będzie, może odpowiem. No, będzie to, że Kościoła się nie zmieni, bo Pan nasz Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że bramy piekielne Kościoła nie zmienią. Kiedy rozważamy też teksty liturgiczne, święta, uroczystości Chrystusa Króla sprzed reformy Pawła VI, no to mamy tam piękny przecież cytat jednoznaczny z 7 rozdziału Księgi Daniela, w którym jest jasna mowa, że ta władza nie zostanie odebrana Chrystusowi, że Chrystus, innymi słowy, nie zostanie pozbawiony władzy w swoim Kościele, więc tutaj się nic nie zmieni. Natomiast będą różne próby podrygiwania, tutaj to dużo mówić, piekło robi wszystko, żeby zatrzeć ten hierarchiczny charakter Kościoła, żeby rozmydlić, kto jest głową tego Kościoła. Głową Kościoła jest Chrystus, rzecz jasna. Takie są dążenia. Wiemy, że ostatecznie nie uda ich się zrealizować. Mamy tutaj zapewnienie założyciela naszego Kościoła, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Natomiast w międzyczasie może dojść do poważnej schizmy, do polaryzacji katolików, na tych nieświadomych, na tych, którzy już przejrzeli, jakie jest to nauczanie Kościoła, i być może okaże się tak, że w Kościele tych prawowitych wiernych pozostanie garstka, a być może większość stworzy swoją własną, ponadreligijną, ponadwyznaniową organizację, która nie będzie Kościołem Chrystusowym. Czyli z punktu widzenia katolika jesteśmy tak na wygranej pozycji, chociaż niekoniecznie droga do tego celu będzie przyjemna. I synodowi będzie poświęcony kolejny numer czasopisma Zawsze Wierni. Dodajmy, że ten aktualny bardzo szybko został wyprzedany, teraz jest dodruk, co sprawiło, że nagle tak wielki sukces tego czasopisma i jakie plany rozwojowe na najbliższy czas? Dlaczego sukces? Trudno mi powiedzieć. Przyczyna może być bardzo prozaiczna, dobra okładka ewentualnie, nośny tytuł. Dla wszystkich jednak, którzy przeszli chociażby do spisu treści, widzimy, że w tym numerze jeszcze wrześniowym, wrześniowo-październikowym mamy zbiór bardzo konkretnych tekstów, wypowiedzi o tym, jaki jest status mszy świętej wszechczasów, jak to jest właściwie ze statusem kanonicznym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Mamy też odparcie takich podstawowych zarzutów wobec bractwa, jakoby mentalność, metody działania bractwa były sekciarskie. Na to wszystko gdzieś znajdujemy bardzo ciekawe odpowiedzi, łącznie też z analizą dokumentu papieża, tego motu proprio traditionis custodes, zakazującego de facto mszy wszechczasów. Być może ludzie, szukając tutaj odpowiedzi na tę dziwną sytuację, trafili właśnie do naszego pisma. Niewątpliwie także niezwykle ciekawe są tutaj wypowiedzi, świadectwa, wywiady z kapłanami, którzy zdecydowali się dołączyć do naszego dzieła, do bractwa, opuszczając diecezję, opuszczając zakon. Także tutaj mogę tylko zachęcać do lektury. I rzeczywiście nie tyle ten najbliższy numer, co za przyszły. Zawsze Wierni także chcemy poświęcić temu ważkiemu problemowi synodu o synodalności. A w międzyczasie jeszcze niespodziankę, której nie będę zdradzał, to już niebawem w połowie listopada ukaże się numer listopadowy, także można nas szukać w wydawnictwie, można nas szukać także w Empikach. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żeby sięgnąć po czasopismo Zawsze Wierni. Księdzu bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać za rozmowę. Dziękuję również. Z Państwem również już się żegnam. Zachęcam do tego, żeby subskrybować, żeby śledzić ten kanał, również rozpowszechniać te informacje. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.